kuchni. W tym krótkim odcinku pokażę Wam, jak zrobić czerwoną kapustę do drugiego dania. Co nam będzie potrzebne, to tam z tyłu zaraz będzie pokazane. Do naszej kapusty czerwonej co będzie nam potrzebne? Oczywiście kapusta czerwona, którą poszatkujemy. Tu mamy 3 cebule, boczek za smażkę, mąka pszenna i trochę masła. Natomiast przypraw to będziemy pieprz potrzebować, odrobinę magii, no i sól i nic więcej. Ja teraz to wszystko będę robił, podsmażę w tej chwili boczek, potem cebulkę zrobię na tym tłuszczyku, co nam się wytopił, i na końcu wszystko poszatkujemy, wrzucimy do gara i będziemy dusić naszą kapustę. Boczek gotowy, wędruje do garnka, a my teraz podsmażymy naszą cebulę. Za wiele tłuszczu nie było, więc na masełku odrobinę masła. I podsmażamy, dusimy cebulę, tutaj przyprawiamy pieprzem, solą, możecie równie dać jakieś tam przyprawy do potraw typu kucharek albo coś, jakbyście chcieli. Pieprze taki na szybko przepis, sól, magii trochę od razu daję. I podduszamy ją. Cebula gotowa, pamiętajcie, żeby ją delikatnie podsmażyć, zezłocić i nic więcej. Wszystko do garnka. Ok. No a nam zostało jeszcze tylko poszatkować kapustę w ten sposób i wszystko do jednego garnka. Proszę bardzo, jak ja to poszatkuję, to spotkamy się za chwilę. Kapustę mamy poszatkowaną, ja to teraz wszystko razem przemieszam. Słuchajcie, i dodajmy troszeczkę wody na, tak aby ta kapustka nam się nie przypaliła. Tak dosłownie, aby dno zakryć. No i teraz to wszystko musi nam się fajnie dusić. Na razie niczym nie przyprawiam, była przyprawiona cebula, jest boczek i zostawiamy to na małym ogniu. Jeszcze trochę wody doleję. O, pamiętajcie, żeby nam się nie przypaliła, to troszeczkę dolejcie wody. Zostawiamy to pod przykryciem i na małym ogniu. Niech się to dusi. Co jakiś czas sprawdzamy, jaka jest w miękkości kapusta. Kapusta czerwona już jest prawie miękka, więc sobie doprawimy odrobiną pieprzu. Dodamy troszeczkę magii, nie za dużo, i damy trochę soli. Pamiętajmy, że mieliśmy tutaj boczek, więc tylko do smaku, tak aby jej nie przesolić. I za chwilę zajmiemy się naszą zasmażką. Ja sobie to skosztuję. No i dla mnie idealna kapustka. A teraz zrobimy zasmażkę. Teraz damy na patelnię odrobinę masła. Niech nam się to roztopi.
I do tego damy, no, do tej naszej kapusty nie za wiele, sądzę, że 1,5 łyżki mąki do tego damy i starczy. Jedna i pół. I to w zupełności starczy. Czekajmy, aż nam się wszystko połączy. Nie zarumieniamy tego, tylko rozpuścimy. I zaraz wrzucimy to do naszej kapusty. Proszę, zasmażka gotowa. I dajemy do naszej kapusty. Wlewamy to wszystko. I to mieszamy. I kapustę mamy, słuchajcie, gotową. Idealna. Zobaczcie, jak się prezentuje. I kapustkę mamy gotową.